Es mi proyecto y tema, este proyecto es cómo era la vida de mis abuelos antes comparando con el día de hoy. Czyli jakie było życie naszych dziadków, a jakie jest teraz. I tutaj będę starała się niektóre rzeczy też przedstawić, jakie są teraz. Nie, dobrze, okej, okay, idziemy dalej. Widać drugi slajd? Porkę. No i tutaj się zapytam dlaczego, bo bardzo bym chciała, żeby babcia miała zwierzęta, żeby mogła do niej przyjeżdżać. ¿Dónde vives ahora? En Zniskavola. Zniskavola es un no pueblo, pero jak było miasto? Przepraszam, zapomniałam. Ciudad. Ciudad. Zniskavola es un ciudad con... O Boże, jak się mówi małe? Przepraszam, zapomniałam niektórych słów. Małe, pequeño, sí, pequeño. Na wsiach, nie wiem czy wiecie, ale była taka tradycja, że rosół jadło się tylko i wyłącznie w niedzielę. Nie można było. I się zapytałam, co teraz lubi jeść i powiedziała, że bardzo lubi jeść na przykład naleśniki. Takie Tenías muchos amigos, sí, y salíamos juntos, czyli razem wyjeżdżali. I tutaj za chwilę będzie zdjęcie z jednego z wyjazdów mojej babci ze znajomymi. Ese yo tuve que estar en nuestro campo. Czyli tata mojej babci, mój pradziadek zawsze mówił jej, że powinna zostać na tym polu obok domu, żeby się tam zajmować, ponieważ była najmłodsza i miał taki... I moja babcia teraz bardzo żałuje, że się wyprowadziła do większego miasta i mówi, że bardzo chciałaby jednak nadal mieszkać na tej wsi, bo tam ma zresztą resztę rodziny, więc tak się złożyło. Quando te questa foto es muy divertido per me. W 1967 mój dziadek, tak się złożyło, że poznali się z tego, co pamiętam, ponieważ pochodzili z tej samej wioski, ale potem mój dziadek wyjechał, żeby uczyć się górnictwa na Śląsk, no i tylko listy do siebie pisali, więc taka dość romantyczna historia według mnie. I to już wszystko, gracias. I moja babcia też jest tutaj podpisana, bo bez niej oczywiście nie byłoby tej prezentacji, bo troszkę się stresowałam, bo chciałam mówić troszkę po hiszpańsku, chociaż dobrze. To wszystko, dziękuję bardzo. Super, dziękuję.